napisała do mnie pewna niewiasta. Znaczy wiele niewiast do mnie pisze. Natomiast jedna niewiasta w trakcie korespondencji zwróciła się do mnie z pytaniem, co to jest głupia kobieta. I po krótkim namyśle, może zbyt krótkim, odpisałem jej, co według mnie znaczy głupia kobieta. Głupia kobieta to jest taka, która nie jest życzliwa bez powodu. Głupia kobieta to jest ta, która jest miła, serdeczna, uśmiechnięta tylko wtedy, kiedy jej się to od razu opłaca. Bo jeśli to mogłoby jej się opłacać w dalszej perspektywie, to ona jest za głupia, żeby to zrozumieć. Głupia kobieta to jest ta, która jest miła tylko wtedy, kiedy z tego będzie coś miała natychmiast. Nie w dalszej perspektywie, bo w dalszej perspektywie to głupia kobieta nie ma na tyle wyobraźni, żeby zaplanować, żeby spostrzec, żeby mieć dostęp do przyszłości, bo ona żyje tylko i wyłącznie wspomnieniami. I szczytem tego, co życzę wszystkim, żeby ich ominęło, to jest tchórzliwa, głupia kobieta. Tchórzliwa, głupia kobieta. To jest szczyt nieszczęścia.